Wiadomo, są miejsca, gdzie się szczęścia nie zazna, na przykład PKP. Znaczy się, ja wiem, że to są określenia nieścisłe, prawda? Że to jest określenie nieścisłe, bo są różne spółki, prawda? Są PKP Przewozy Regionalne, PKP Intercity, PKP IC chuju pieszo i tak dalej, i tak dalej. Ale no zasada działania jest wszędzie taka sama, prawda? I tak jak mówiłem, ja będę się tutaj skupiał na pozytywach, także nie chcę tutaj kopać leżącego i to leżącego we własnych wymiocinach i w kałuży moczu. I nie będę mówił na przykład, że skrót PKP znaczy pieszo kurwa prędzej, albo że pociągi nie powinny się nazywać Gałczyński, Małopolanie, tylko na przykład okres, bo jak się ciągle spóźniają. Nie, ja nie o tym, bo chciałem z wami porozmawiać o rzeczy, która najbardziej w pociągach mnie intryguje, którą rozkminiam już od ładnych paru lat, a tą rzeczą jest ogrzewanie w pociągach. Ja jeździłem pociągami, obserwowałem i doszedłem do wniosku, że ogrzewanie w pociągach steruje się takim jednym zajebistym przełącznikiem, który ma tylko dwie pozycje, bez możliwości ustawień pośrednich. P i N. Piści albo napierdala. Po prostu PKP nie uznaje kompromisów. Albo na kurwie gorącym, albo na kurwie zimnym. I gdzie jest ten jebany grzejnik? Pod siedzeniem, żeby parzyć prosto w dupsko, nie? Nie tam, żeby nagrzać w przedziale, tylko żeby przypiekać. Ha! Nikt nie spodziewa się kolejowej inkwizycji. PKP, tu nikt nie powie dupa blada. A dla mnie w pociągach jest jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz. Czy to jest specyficzne rozumienie słowa ciekawy, bo tą rzeczą jest WC. Mnie tam zastanawia jedno. Czy kiedykolwiek w historii PKP ktoś usiadł na klapie w pociągu? Nie sądzę. Podejrzewam, że tutaj wymiękłby nawet Bear Grylls. Ja z tą klapą mam jeszcze jeden problem, bo mimo tego, że ona jest zasypiona jak cygańskie obozowisko, to ja nie chcę jej dodatkowo pobrudzić swoimi wydzielinami. No to ją podnoszę. No przecież ręką tego nie dotknę. Ale niestety ta klapa w 90% przypadków opada. No to słuchajcie, po takim wysikaniu się, stojąc tutaj na jednej nodze, drugą trzymając w górze i przytrzymując klapę, tu trzymając wiadomo co, można naprawdę spokojnie zatrudnić się w cyrku. Ty 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 ry, ty ty ry, ty. Zwłaszcza, że pociąg nie stoi w miejscu. Ty 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 ry, ty ty ry, ty 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 ry, ty ty ry. No bo na stacji korzystać się zabrania. W sumie nie wiem dlaczego, na wielu dworcach byłem i wydaje mi się, że zapachu tam już się nie da pogorszyć. Ale naprawdę potem przy takiej ekwilibrystyce, to trudno się dziwić, że faceci nie trafiają, czy to do sedesu, czy co gorsza. Choć się starasz sikać godnie, czasem strumień trafi w spodnie. Potem po takiej przygodzie wracam do przedziału, współpasażer na mnie dziwnie patrzy, no to trzeba rżnąć głupa, nie? Ohoho, ale mi z tego kranu trysnęło. Ale to nie jest dobry wybieg, bo współpasażer sobie pomyśli, ta kurwa woda w PKP. Ale czytałem, że również przez to, na to nietrafianie przez facetów do sedesu znaleziono zajebisty sposób. Bo pewne linie lotnicze zaczęły wewnątrz sedesów, na pokładach swoich samolotów, umieszczać taką małą, sztuczną, czarną muszkę. Owada takiego. Psychologicznie do tego podeszli, wiecie? Bo facet to jest bardzo ambitne stworzenie, ale tylko w niektórych życiowych kwestiach i to wcale niekoniecznie tych najważniejszych. Bo taki facet może nigdy w życiu samemu sobie nie uprać skarpeć, nie umieć zagotować wody, śmierdzieć jak knur, ale jak taki facet zobaczy owada wewnątrz muszli, to zaraz włącza mu się coś takiego: co kurwa, ja nie zesztam muszki? Ja nie zesztam? Kij, suko! I od razu w ubikacji o połowę czyściej. Jak już jesteśmy przy temacie toalet, to chciałem wam opowiedzieć taką wstydliwą historię z mojego życia. Nie sądzę, żeby to dla was było jakoś atrakcyjne, ale psycholog powiedział, że dla mnie będzie miało znaczenie terapeutyczne. Bo parę lat już z tym walczę, bo kiedyś sobie stałem w łazience, sikałem jak Pan Bóg przykazał do sedesu i nie zamknąłem drzwi od wewnątrz na to takie przekrętełko. No i do łazienki się władował mój tak dwuletni wówczas synek. Stanął, popatrzył i tak znienacka zatrzasnął mi klapę. Kurwa, nie wiem jak wy, ale ja mam tak, że jak zacznę, to ja nie umiem tak na zawołanie przestać. Także tu jeszcze strzałem na ten zamknięty kibel, a tu już krzyczałem na dziecko: Piotruś, brzydko! Jak tata dosika do końca, to zobaczysz, do kota pójdziesz. Znaczy, ja próbowałem podnieść tę klapę, bo ja nie miałem mikrofonu, miałem jedną rękę wolną. Chociaż nie, bo ja muszę dwiema rękami trzymać. Ale po prostu rozbryzg był na pół łazienki. Naprawdę, jak ja wtedy współczułem mojej służącej. Chociaż może nie powinienem tak mówić o żonie, ale...